Witam wszystkich serdecznie, moi drodzy. Nagrywam na archiwum, dzisiaj gramy w końcu z widzami, samymi widzami Polakami. A, zmieńcie nazwy, słuchajcie. Nazwy typu, jak wejdziecie do gry, jest Unknown Soldier. Musicie sobie wejść w multiplayer option. Możecie to zrobić, jak jesteście w grze. A następnie tutaj w player name wpiszcie sobie nazwę waszą. Z kolorami, jak się to robi, to nie będę wam gadał, bo to jest skomplikowane. Znaczy, to nie jest skomplikowane, ale to zróbcie sobie zwykłą nazwę białą. I wtedy zmieńcie nazwę, nie? Ty, wie ktoś, jak jest voice chat, jak się go uruchamia? Jak się mówi? Halo? 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 W grze. Z? Halo, słyszycie w grze? Na Z! Spróbujcie na Z powiedzieć coś. Dobra. Patrzcie. Jeden. Drugi. Explosives planted! Defend the bomb site! Muszę obejść to naokoło. Q i E się wychylam. Dzięki za info, nie wiedziałem. Pierwszy raz gram. Axis eliminated. Allies win. Panowie, kamp... Dawaj, 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 raszujemy, raszujemy! Patrzcie teraz. Chciałem powiedzieć, kampimy. Kurde, jednak nie raszujemy. Nas jest mniej! Wow, dobra, a nie poszli wszyscy. Czy można strzelać? Wyłączyłem. Change weapon. Snajperki tutaj też są, a spróbujmy. No. Chodzisz do przodu, tak, chodzisz do przodu? Oczywiście, że tak. Allies eliminated. Axis win. Axis win. Aha, jedziemy. Ja wam coś pokażę, widzowie. Jak się tu robi pewną ważną rzecz. Wystraszyłem się tego chłopa. Będzie bieg tu? Oni po lewej stronie zaznaczyli. Dobra, biegniemy. Ilu ich zostało? No, ale dwóch zostało, tylko Niemców. Szukanie ich było. Bara bardzo lubię. Oj, oj, oj. Idziemy, panowie. Patrzcie teraz, patrzcie teraz.
Ach, nie siadło. O, na wprost był. Widziałem go. PTSD, ta. Tak było. Dobra, ale ja wam coś teraz pokażę, ale nikomu nie mówcie, dobra? Ale nie podglądajcie tam, widzowie, z przeciwnej drużyny, bo to jest bez sensu. Trzeba mieć oryginał, żeby zagrać na serwerze. Znaczy musisz mieć grę aktywowaną do multiplayera, to znaczy musisz mieć wpisany klucz. Więc ty możesz mieć obraz z płyty zainstalowany, z płyty, możesz ściągnąć go i tak dalej zainstalować, ale tam musi być taki CDK wpisany. I skąd ten CDK będziesz miał, czy będzie to twój CDK, czy kupiony, czy co, to nie wiem. No w każdym razie, no powinieneś mieć grę. Jeżeli ktoś chce kupić grę, a jej nie ma, najprostszym sposobem jest na Steamie zainstalowanie i kosztuje ona 30 zł na G2A z mojego refa, wykrzyknik COD 2. Instaluje się ona automatycznie na Steamie do 1.3 wersji i tyle. O kurde, a la main. To jest dopiero wspaniała mapa. Jak ją zobaczycie zaraz. Dobra. Tu z shotgunami, no. O! Tak! Tu pięciu zginęło, bo na minę wleźli. Bo tu miny są. Nie, słuchajcie, informacja do mojej drużyny, to ja mówię. Panowie z mojej drużyny, jest taka sprawa, że tutaj jak zaczynacie, nie idźcie do tyłu, bo tu pole minowe, uważajcie na to. Ej, ale jakość jest, posłuchajcie jakoś, ty powiedzcie coś dla testu, bo jest strasznie słaba jakość, nie? Taka jak sprzed lat. Ale jest giga klimacik taki jak kiedyś. Że mikrofon z Biedronki był. Eliminated. Allies win. Nie chodźcie po górze, nie chodźcie po górze. W okopach. Ściągnął mnie. Sprengaren schaffen! Bronić, panowie, to jest najważniejsze, żeby obronić. Nie, nie, on powiedział, że mnie też nie słyszał, że nie umiał mnie rozpoznać. Tu jest jakość dźwięku, wiesz jaka tu jest jakość dźwięku, tam byś musiał zobaczyć. Strasznie mała. Nie no, ten dym zajebiście wygląda i wyglądało kiedyś, bo w tym dymie naprawdę nie widać przeciwnika. Ty, ale ktoś ma movement! Ktoś tam z shotgunem robi te, jak się to nazywa, te drop jumpy. Że jak strzela, to się kładzie. Co tam ktoś tak gra? Zabraniam mu tak grać. Explosives defused. Axis win. Dudel. Pięknie.
Ładą. A, ładnie, Dudel! Dwóch zostało nas. Sprengladung platziert! Sprengladung entschaffen! Dogonili mnie. Pozdrawiam mamę, pozdrawiamy. W Nemeterytory? Wiesz co, grawałem coś tam. Tak, to my, moi drodzy, ćwiczymy na Intel Extreme Masters. To jest test, to jest ćwiczenie na Intel Extreme Masters, to prawda. Aj! Widziałem go, tylko on był szybszy. Dobra. Ja myślę, że ja powinienem ich trochę... Właśnie, w ten sposób zrobić. Do boju śrubuś? A! Shotgunik widzę, Dudel z shotgunikiem gra. O, widzę tu memesik. Memesik wycina. Zobaczmy, co tam dalej się dzieje. Lubisz to? Mhm. Ej, ktoś źle to wpisał. Ktoś zrobił nick, lubisz to, ale ma... Jakby, tak to ma być? Bo on zrobił kolory, ale podwójnie te kolory zrobił. Bo to, co on tu zrobił, to jest indykatory kolorów, nie? Ale on to chyba specjalnie tak zrobił. Tak? W grze... A, ja wiem, czemu tak się robi. Bo to było specjalnie zrobione, żeby widać, że jak zabija, to on zabija kolorowym nikiem. Okej, okay. Tak się specjalnie to robiło. SPOR 999 jest szefem od 2 miesięcy. Sprengladung platziert! Sprengladung entschaffen! Tech TK, witam, dzięki za Prime'a. Myślenie Tkej jest szefem od 15 miesięcy. Po której stronie jesteś? No tutaj masz, nie? German, British. Progracze, proszę o wyjście. A, są tu jacyś progracze, co? Kurde, progracze, uważajcie sobie. Axis win. A, kurde, zapomniałem, bo... Zapomniałem, że tutaj nie ma tego czasu oczekiwania, wiecie o co chodzi? Zginąłem szybko, bo ogólnie tu powinien być zainstalowany PAM, tak się nazywa ten taki dodatek do serwera, PAM mod,
i on powinien mieć takie ustawienia jak limit snajperek na serwer, jak limit granatów, jak odliczanie czasu zanim wystartuje runda, czyli na przykład takie 10 sekund przygotowania, nie? Ty sobie możesz jeszcze zmienić broń i tak dalej. No ale mają movement ludzie taki, że grają w tą grę. No, widać, że to nie są łapanki. Oni na shifcie włączają wallhacka. Bo wallhack, jak nie wiecie, miał za czasów Call of Duty domyślnie przycisk, którym się aktywowało wallhacka na shifcie, przez co się można było jak oglądałeś, jak ktoś gra, to mogłeś poznać, że ktoś nagle przed akcją shifta robi, czyli basha, i sobie aktywuje tego wallhacka. Tak się takich niedoświadczonych cheaterów rozpoznawało, nie? No wiadomo, jak ktoś był doświadczony, to sobie to zmieniał, albo to inaczej trochę to aktywował, ale... Dostał, ale nie zginął. Tu ktoś jest jeszcze. Cisza na czat, stream, całe 20 osób gra. No nie, no jest spokój, nie? Wiesz, ludzie patrzą, gra... Niektórzy widzą tą grę dopiero pierwszy raz w życiu, niektórzy, kurde, mają flashbacki i im się przypomina to, jak to kiedyś grali. Serwer jest, moi drodzy, na 40 osób aż, więc nie, cały czas znajdziecie miejsce dla siebie. Jest 20 osób obecnie na serwerze naszym, a jeszcze wolnego miejsca jest jeszcze trochę. Ale ktoś aktywował bomby. Dobra. No oni cały czas na tą prawą stronę idą, nie? My powinniśmy tak właśnie to też jakoś ogarnąć. Ja chyba zmienię broń. Dobra, zostało ich dwóch. Może ktoś awkuje? Nie wiem, gdzie się skryli.
do bunkru gdzieś wleźli pewnie. A, weszli, dobra. Komunistyn! Dobra, ja teraz zrobię coś innego. No, widzę, że ktoś tam bombkę chciał odpalić. O! Dawaj go. Granata mu damy. Oho, granat poleciał. A i po lewej mnie ściągnął ładnie. Gdzie najpierw kupić tego koda? Na Steamie kosztuje 85 zł. Pod moim, pod moją komendą wykrzyknik co 2, czyli z mojego refa, kupujesz go za około 30 zł. Ja z tego zarabiam złoty 50 i to jest wersja na Steam. Natomiast jeżeli znajdziesz jeszcze taniej gdzieś w necie, gdzie normalnie klucz do Steam możesz kupić, to daj znać. Bo gdzie znajdziecie taniej, to tam macie taniej i tyle, no. Ta gierka trzyma cenę, ale to wynika z tego, że taka jest polityka Activision. No, oni tak po prostu nie obniżają kwot, nie? Tam swego czasu na CD Action albo na TV Gry był materiał, dlaczego te gry Call of Duty seria nie tanieje. To możecie się dowiedzieć, bo taka ich jest polityka i tak to jest właśnie u nich. Oni poszli fest. Brytyjczycy jeszcze nie zginęli. No ale ja nie jestem w stanie tutaj tego zrobić. Tak, dobra, ja muszę się... Czekajcie, bo oni tutaj z prawej strony nikogo nie kryjemy. Aaaa, memy. Chciałem bez przybliżenia gościa ściągnąć. Dobra, ja sobie wezmę, bo my jesteśmy tutaj. Ja sobie wezmę, moi drodzy, pompę. A jak? Sprengladung platziert! Sprengladung entschaffen! Axis eliminated. Allies win. Ja wam coś pokażę teraz. No, może zdążę. O kurwa! Za dużo granasów. Kup Giuseppe, no jak ktoś kupi Giuseppe z tymi kodami, to faktycznie ma promocję, no. To faktycznie ma promocję. La 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 na ni na ni na 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 na. Allies eliminated. Axis win. Poczekajmy, aż się wystrzelają z granatów. Ja bym zrobił coś takiego. Oho! Rzucę tu smoke'a i teraz zobaczcie, co się stanie. Patrzcie teraz. Idę, smoke, nie? Sorry! Kurwa mać!
Allies eliminated. Axis win. Ale to była... Ale to była, kurwa, wymiana jeden na jeden. Dobra, puśćmy smoka. O, zabiłem Kuba. O! Zarys mnie widział chyba, pokaż. A, strzelał na pałę, pa! On na pałę strzelał! Kurde, ale dymy! Dobra. Wallhacker. Kto to nam się Bonkul nazwał? Wy nie macie swoich nazw? Ej, zmieńcie se wszyscy nazwy. Jeden na Rokaelon, drugi na Rojo, trzeci na Stu, czwarty na SKKF, piąty na JJ Joker. Axis eliminated. Allies win. O. JJ Poker. Jojo, Stone Alone. Duduś! Kryzen dostał. Random, a ty co robisz? Zabił go, kurde, z tego. O, jest. Polski pingwin się goś nazwał, mistrz Śląska MMA, drugi kierownik. No to z Boxdelem gramy. O, kurwa, granat! O, polski pingwin ma flashbacki. Z Pandory. Piele ma ping. Kick. Znaczy, to trzeba go... No, no to nie wiadomo. A, wywaliło go, dobra. Uwa! Coś... Tu ktoś siedzi. Tu ktoś siedzi. Patrz.
Allies eliminated. Axis win. Axis win. O. Dobra, ja poczekam, aż oni się wyrzucają z granatów i potem wyjdę. Niech oni przejdą. Granatę! E, polski pingwin, uspokój się. Dobra, i teraz możemy iść. Są dymy, rzucamy granaty. O kurwa! I patrzcie teraz, teraz zabiję dwóch naraz, patrz. Ja pierdolę! Nie! Kurwa, ja wlazłem na dół! Co ja zrobiłem? Masakra! Axis eliminated. Allies win. Buxton! Ja wcale nie jestem Bonkol, a ok. A granat! Kurde moly. Problem dalekich granatów jest taki, że granaty mają tutaj zapalnik czasowy i one wybuchają po kilku sekundach. I im dalej leci, to tym gorzej nie da się go uniknąć, bo on już wtedy, jak już spada ci pod nogi, to da do wybucha, nie? To jest końcowa faza tego lotu. Polski pingwin. Kurde, ale my strasznie przegrywamy. Znaczy przegrywamy, no niby wygrywamy. Ale... nie da, ciężko, nie umiemy rozbroić tych bomb później. Jakiegoś smoka by trzeba było zapodać. Ty, jak ty grasz polski pingwin? Ty cheater jesteś. Explosives diffused. Axis win. Nie można kilka sekund przytrzymać w ręce? Tak, da się tak zrobić, jeżeli byłby w kodzie taki mod zainstalowany, wiesz? Jakby w podstawowej wersji... fuck! Znowu to samo! Co się stało? Kto tam się obraża? Nie obrażajcie się. Co tam się stało? Właśnie wiem, nie wiem na jakiej zasadzie gra, pokaż. Skończy się granie, czego nie rozumiesz. Czekaj, czy w planach rozgrywki w Koda 2 w miarę regularnie na serwerze? A, o to pytasz, czy będziemy grali częściej. No, serwer będzie stał na miesiąc. Ale ogólnie ja myślę, że będziemy grali w weekendy, w sobotę bądź w niedzielę, ze względu na to, że jest największe zainteresowanie i najwięcej ludzie czasu mają wolnego. Więc w tygodniu może się pojawią, ale jeżeli ktoś by chciał, to możemy się umówić na regularne odpalanie w niedzielę Koda. Czyli oprócz innych gier, w niedzielę sobie odpalimy na godzinkę przynajmniej Koda zawsze, albo na więcej niż godzinkę. Na kilka mapek. Ja nie idę teraz, nie raszuję, bo znowu wybuchnę. Ale dymy, co?
Ej, ładnie te dymy wyglądają jak na grę, nie? 20 lat. Fajne efekty. Sprengladung platziert! Sprengladung entschaffen! Nie! Jezu, myślałem, że aktywuję bombę. Rzućmy smołka, przedostaniemy się. Sprengladung platziert! Sprengladung entschaffen! A, ubił mnie z pistola! Sam zostałem, no. Cała drużyna na mnie. All eyes on me. O, koniec, moi drodzy. Screen! A, i ta następna mapa. Co będzie następna mapa? Co będzie następna mapa? Jaka będzie następna mapa? O kurde, let's fucking go! Jadymy. Ach, kurde, muszę jeszcze sobie przypomnieć, gdzie są zakamarki po tamtej stronie, gdzie mogą mnie łapać. Dobra, już wiemy, że tu. Ja bym tam z pepeszką poszedł ogólnie, no. Zobaczymy. Gra Goli lepiej wygląda niż Call of Duty 2. No, to myślę, że zrobili... No to myślę, że zrobili naprawdę bardzo duży progres, bo ta gra ma 20 lat. Ura! A tu widać, że niektórzy grali na rifle only. Panie Bonkol, w COD 1 nie chciałby pan postrzelać, padło pytanie. Czy w Call of Duty 1 bym chciał postrzelać? Call of Duty 1 jest super grom, ale jest przestarzała pod względem no, graficzno-mechanicznym. Ja uwielbiam ją, ja bym mógł bardzo chętnie zainstalować i zagrać, ale no, z CODem 1 już są większe problemy. COD 2 ma wysoką rozdzielczość, ma obsługiwanie ekranu, wiesz, szerokokątnego, obiektywu. Nie jest problematyczna w konfiguracji po prostu.
dobry jest! Kurde. Widział mnie bardzo sprytnie, widzicie? Podskoczył. A, kurde, Mesik zrobił to. Kurde, ja wam powiem, że jest jedna gra, którą 3 razy w swoim życiu próbowałem przejść w trybie dla jednej osoby i jej nigdy nie dokończyłem z całej serii Call of Duty. I jest to gra World at War. Tyle razy do niej podchodziłem i zawsze ją zostawiłem, byłem podjarany na początku i ją po 2, 3, 4 godzinach zostawiałem. Nigdy jej nie dokończyłem. Coś takiego jest w tym World at War, że... Coś tam mi nie siedziało. Oho. Na. A i zraszowali troszkę tutaj. Ja muszę trochę chyba pójść z jakąś pepeszą czy coś. No ta mapa to jest raj snajperski tutaj, to na pewno, jak ktoś gra tutaj rajflami, to się odnajdzie, nie? Mi na tej mapie zawsze brakowało takiego okopu po środku, żeby można było nim przejść. Axis eliminated. Allies win. Zadymimy. Granaty. Rzućmy granasa. Dobra, idziemy. Czekaj. Explosives planted! Defend the bomb site! Dobra, oni położyli, ale my nie bronimy, nie? To jest najgorsze gówno. Eliminated. Allies win. A tu trzeba poczekać. Remaster wiśnia by chciał. Trzeba by było przejść. Nie odczuwam na razie ochoty przejścia kampanii, wiesz? O kur... Kurde, no patrzą na live'y, ja nie wierzę w to. Ja w to nie wierzę. Patrzą, gdzie jestem. Proszę nie podglądać. Kurwa, jaki ping? Pokaż, jaki ping. No bo tu niektórzy mają i ten ping, jak niektórzy mają, ja muszę ustawić to w serwerze, że maksymalny ping to jest 200 i jak ktoś ma więcej niż 200, to go wywala.
bo potem to wpływa na serwer. Dobra, i teraz tak. Kurwa, granat idzie mi na łeb! Dobra. Za dużo naraz ich wyskoczyło, nie wiedziałem którego. A widzicie, trzeba z pepeszą iść. Dawaj panowie, lecimy wszyscy pepesze i uro! To jest 1-3, tak. Explosives planted! Defend the bombsite! CS 1-3. Axis eliminated. Allies win. Ta gra nie zostanie już nigdy zremake'owana i zremasterowana. Ja wam powiem dlaczego. Zobaczcie, jak wyglądało zrobienie gry Call of Duty WW2. Czy wam się podobało Call of Duty WW2? Po prostu takich gier się już nie robi. Właśnie ja też uruchomiłem to dlatego, że ja chcę sobie przypomnieć tą grę, pozbierać myśli i nagrać lada dzień. Dziś, jutro chcę nagrać materiał, nie? Dotyczący tej gry. Mianowicie w kontekście takim, że jest to gier, gatunek gier, który wymarł i już wymiera. To w sensie już nigdy nie powstaną raczej. Więc nawet nie chcijcie, czy jak to tam się mu odmienia, żeby taki rodzaj gier powstał, nie? Bo nie wróci. Ale to nie znaczy, że ta gra jest, bo tu nie chodzi o to, że ona jest zajebista, a teraz powstają złe gry. Tylko się teraz inaczej robi gry, po prostu. Chodzi o zaimplementowanie pewnych mechanik, systemu rozwoju, sposobu wykonania. No Karolek, co wy robicie? Ten ma 500, ten ma 1000. Dobra, wejście go, Hitmana. Call Vote, Kick Player. Jak on się nazywa? Hitman. Dawać go. Wotę paset wywalił. Czy wróciłeś potem, czy masz zamiar do Microsoft Flight Simulator? Ja w ogóle jestem mega zaintrygowany tym Flight Simulatorem 2024, który wyjdzie. Bo on ma mieć oprócz latania możliwości też robienia misji. To może być ciekawe. Ktoś się czai. Idzie tam. Explosives planted! Defend the bombsite! Ilu zostało? Dwóch i to najlepszy. Buxton został. Oho, Buxton został. Sniper. No to jest mistrz Śląska, pamiętajcie o tym.
Axis eliminated. No. Allies win. Jaki koszt utrzymania serwera online tej gry? Na 40 slotów, co jest i tak za dużo, bo wystarczy, jak widzisz, gra po 12. Wystarczyłoby z 25 do 30 slotów. Za 40 slotów na miesiąc płacę 50 zł. O, czy mogę pokazywać hakerkrojce? Można pokazywać hakerkrojce, jak najbardziej. Tylko, wiesz, no w mało której grze w ogóle występują, więc tym bardziej występowanie tego typu symboli umieszczonych historycznie, bądź no tutaj choćby można powiedzieć kolekcjonersko, bo to są stare gry, napawa takimi emocjami, że o Boże! Takie, patrz, to jest jedna z niewielu gier, gdzie jeszcze są. No bo teraz w dzisiejszych czasach się je zastępuje czarnym krzyżem albo innymi dziwnymi, niewystępującymi w naturze symbolami, które nie miały miejsca w historii, ale się ucieka od tego po prostu. Znaczy, nie, czarne krzyże miały, ale ogólnie chodzi mi generalnie o to, że były hakerkrojce, czyli swastyki, a nagle nie wiedzieć czemu je pocenzurowali jakimiś innymi dziwnymi symbolami. Był Buxton, ty gnoju! To był pojedynek. Pojedynek MMA. Czy jest szansa na inny tryb? Nie, gram tylko Sergeant Destroy. Jeżeli komuś to nie odpowiada, to przepraszam. Ja po prostu gram, postawiłem ten serwer pod siebie, żeby mi się też dobrze grało i mi się najlepiej całe życie w Sergeant Destroy grało. Jest jakiś sens, nie tylko zbieranie fragów, tylko no, w teorii przynajmniej powinno się taktycznie grać, że się powinno bronić celu, że nieważne są fragi, ale ważne, żeby grać na czas. No, w praktyce to różnie wygląda, ale przynajmniej są zarysy tutaj tego trybu, nie? No, zajebiście. Autobalans nie działa jak powinien? Znaczy, autobalans działa, ale on nie bierze pod uwagę... On nie bierze pod uwagę tego, że ktoś na przykład lepiej gra, więc przerzucenie go będzie miało większy sens. Autobalans kiedyś działał po prostu na zasadzie losowego przerzucania, żeby się zgadzała ilość. No bo ona się zgadza, raz nie zgadza, no. To działa tak, że autobalans działa dopiero po zakończeniu rundy. Czyli jak teraz jest 15 na 11, to w teorii, jak się zacznie kolejna runda, powinno przerzucić, żeby było porówno. Ale w praktyce to chyba działa dopiero powyżej jakiejś różnicy. Czyli jeżeli różnicą jest 5 osób na przykład, to wtedy zaczyna się interesować autobalans, na przykład. Nie wiem, czy tutaj tak działa, zobaczymy, jest 15 na 11. Zaraz zobaczymy. Jeden, trzy. Why we are using potatoes instead of real grenades? Potatoes. Daj IP. Nie, nie podam ci IP, bo wszystko masz pod komendami w tytule. Axis
Nemesis eliminated. Allies win. No i patrzcie, jest teraz 13 na 11. Nie wiem jak to działa, dziwnie to działa. Oho, jeden odpadł. Dobra, i teraz tak. No, on patrzy na live'a. Kurwa, Bonkul, proszę cię bardzo, nie patrz już na tego live'a, bo widzisz dokładnie, że ja jestem w tej dziurze i rzucasz wtedy granat. Gościu, no nie mogę z wami grać, robię dla was serwery, a wy kurwa specjalnie z tym snajpujecie, no. Dajcie mi pograć normalnie, serio kurwa. Puśćcie se live'a w tle, żeby mnie słuchać, ale nie patrzcie cały czas, gdzie ja jestem. Nie masz dowodów. Ale wielokrotnie jest, ja wiem o co chodzi, że to są byle jakie nejdy, tylko ogólnie tak gadam, bo było dużo gdzieś takich sytuacji, że no gram i kurwa, no ktoś ewidentnie się w to miejsce patrzy, bo widząc, że zostałem na live'ie ostatni, nie? Dobra, jest 10-17, okej, na 15 rund. Czekajcie, poczekajmy, dobra. Dostał. Mamy jeszcze chwilę czasu. Masz Bonkul. Idziemy na prawo. Dużo ich zostało. Każdy Killbone Crawler oznacza, że jesteś polski związek snajperski. To prawda. To prawda. To jest akurat prawda najszczersza. Na pewno odszukujecie. Nikt normalny by mnie nie zabił. Dobra, uwaga. Zróbmy teraz taki myk. Dobra. Granas. Kładziemy. Explosives planted. Defend the bomb site.
Kampimy. Panowie, pomocy. A, ale zabiłem go, dobra. Panowie, musicie iść bombę rozbrajać. Tak. Ja grałem w Escape from Tarkov. Możesz zobaczyć, jest kilka filmów ode mnie nagranych na Bonkol Live na YouTubie. Ta szkoda, że X-Fire nie ma. No ja wiem, ja bym też X-Fire'a chciał zobaczyć, ile godzin się grało. Wracając do tematu Escape from Tarkov. Grałem w Escape from Tarkov. Grałem w wczesnym stanie tej gry, później pograłem, jak już tam trochę ją porobili więcej przy niej. Miałem takie dni, że parę godzin dziennie grałem. Natomiast zostawiłem ją ze względu na to, że trzeba w nią grać bardzo dużo. Trzeba w nią grać non-stop. Mówię tu o ekwipunek, nie? I generalnie chodziło o to, że później fajnie się gra na samym początku, jak robią wipe'a. To mi się bardzo przyjemnie grało, ale już tydzień po wipe'ie czy coś już jest bardzo ciężko, nie? Znaczy, bo już wtedy ludzie są obładowani. Aj, ładnie bronią. Explosives diffused. Axis win. On jest ściągnięty już. Idziemy. Hitman z 1000 pingu wszedł? Nie wiem. Oho! O, widziałem go, kurwa. Nie zdążyłem wycelować. A, szli po prawej stronie do nas, raszują. Nie, no nie mogę.
Nie mogę powiedzieć, w którą stronę idziemy, widzowie. Dobra, słuchajcie mnie. Raszujemy szybko pod bombę. Smoki, bomba, kładziemy. Szybki win. Na prawą stronę. Czyli jak ja mówię na live'ie na prawą, czyli chodzi, że na lewą, czyli że po lewej. Jak mówię na lewej, to po prawej. Czyli idziemy prawą stroną, tak żeby oni myśleli, że idziemy prawą, ale my pójdziemy lewą. I wtedy oni pomyślą, aha, czyli on zmieni, więc pójdą my jednak na prawą. Dobra? No. Dobra. Kto jest synem kogo? Explosives planted! Defend the bombsite! Prawa, lewa, prawa, lewa. Prosty plan fest. Prosty jak zasady tej gry. Explosives diffused. Axis win. Mhm. Kiszak, ja już zagrałem w Backroomsy. Ja już grałem przez półtorej godziny w to. Już ja nie będę grał wieczorem. Stary, nie da się. To ci tylko tyle powiem. Gola już mi zapłacił. Ich jest dwóch tylko. Bronimy, bronimy bomby! Jeden został. Axis eliminated. Allies win. Nie ma kosy, tutaj jest kolba, czyli z basza bijesz. Oj, pięknie, tutaj cnę, moi drodzy, odcinek, pozdrawiam, Bon Call Life, trzymajcie się, grajcie w fajne, starsze gierki od czasu do czasu. A jak ktoś z was ma Koda 2 i chce z nami zagrać, to w niedzielę po południu będziemy grać. O kurde, ale gra, ale...